Kwaśny. Solar. Opowieści z Hawany. Rozdział drugi. Kiedy pierwszy raz tańczyła z Maxem, ze swoim słodkim Maxitem, który szeptał, że zabierze ją do Holandii, była tak szczęśliwa, że nie zapytała, ile ma lat, jak się nazywa, ani nawet, czy ma już żonę. Karmin musiała przeczuwać, że coś się święci, bo tego poranka, kiedy Enejda uciekła z Trinidadu, wyszła ze swojego pokoju o świcie i znalazła puste łóżko córki. Jakiś czas potem. Popey opowiadał Enejdzie o tym przez telefon i głos łamał mu się ze wzruszenia. Powiedz, skąd matka wiedziała o twojej ucieczce? Kto jej powiedział? Przecież nie wychodzi z pokoju, a ty często wracałaś do domu nad ranem. Poczciwy Popeye był przekonany, że to tatuś. Weteran Soto zawiadomił mamę o ucieczce córki, a to mogło oznaczać, że w końcu Karmin porozumiała się z nim i przyjęła jego opiekę. Maxito miał tymczasem wiele pilnych zajęć. Mówił, że szykuje wielki biznes. Przez tydzień tylko raz zabrał Eneidę do restauracji Flor de Loto gdzie na ścianie wisiał portret starego Chińczyka, a w kuchni za szybą kucharze smażyli krewetki na otwartym ogniu. Bardzo cieszyła się z tego wspólnego wieczoru, ale Max był zamyślony. Zaczynał jakieś zdanie i nie kończył go. A przy tym często odwiedzał toaletę. Gdy podano krewetki, wyszedł na ulicę. Rozgniewana Enejda grzebała widelcem w talerzu. Po piętnastu minutach wrócił z dużym pudłem, które wstawił pod stolik. Enejda chciała na niego wrzasnąć, ale spojrzał tak przepraszająco, że złość ją opuściła. Wracali aleją Prado. Enejda wskakiwała na kamienne ławki i chciała siadać mu na kolanach, ale Max nie podejmował zabawy, zajęty swoim pudłem. Aleja na której kilkanaście lat później długie nogi modelek Chanel będą zwiastować polityczną odwilż, była ciemna i wyludniona. Jedynie przed pałacem ślubów dogorywała żarówka w latarni. Eneida śmiała się głośno i zapraszała Maxa do pałacu, przed którym na krześle przysypiał umundurowany portier. Wołała, że ten funkcjonariusz może w imieniu El Comandante dać im szybki nocny ślub. Była rozbawiona i nawet przestało jej przeszkadzać pudło Maksa. Kiedy mijali kamienne lwy na końcu deptaka, skuliła się i wsadziła rękę między Uda. Dawniej, kiedy jeszcze nie znała Maksa, wysikałaby się natychmiast, wprost na chodnik. Teraz jednak skoczyła w cień i nawet przez myśl jej nie przyszło, że za moment zbyt gwałtownymi ruchami odmieni swój los. Przekucnęła za lwem, pierwszym po lewej stronie patrząc od oceanu. Max czekał na nią ze swoim pudłem. Uśmiechnął się, kiedy wracała, obciągając sukienkę na biodrach. Ledwie weszli do mieszkania, Maxito wziął ją na podłodze. Dwa razy wyrżnęła głową o ramę łóżka i zupełnie nie miała z tego przyjemności. Obraziła się i wypiła z pół butelki rumu, który od kilku dni wietrzał przy łóżku. I to zwaliło ją z nóg. Obudziła się nad ranem. Podniosła głowę. Maxa nie było. Musiał pójść do Łazienki, więc czekała jeszcze chwilę, zanim zrozumiała, że nikogo tam nie ma. Usiadła na łóżku. Pokój był przestronny, urządzony ciężkimi kolonialnymi meblami. Miał trzy wysokie okna z kolorowymi szybkami i dużą łazienkę, w której o każdej porze dnia była woda. Enejda postanowiła wziąć prysznic. Wróciła do pokoju wnięta w ręcznik i wtedy zadzwonił telefon. Max? W słuchawce trzeszczało, ale nikt się nie odzywał. Max? Nie zdejmując ręcznika, usypiała powoli rozgrzana powietrzem, które przynosiło. Ciemny, lekko duszący zapach. Obudziła się pod mokrym od potu prześcieradłem. W pokoju panował półmrok, ale żaluzje już były rozpalone. Przez szczeliny raziło ją białe światło, a trzy wysokie okna drżały od gorąca. Przekręciła się na bok. Na poduszce zobaczyła słuchawkę, w której trzeszczało od zakłóceń, przez chwilę słuchała czyjegoś śmiechu i dalekiego krzyku. Czekała cierpliwie do wieczora. Nie martwiła się jeszcze, bo często wracał dopiero po zmroku. Ale Max nie wrócił. Ani po zmroku. Ani następnego dnia. Wtedy wpadła w panikę. Przeszukała mieszkanie. Wszystkie rzeczy Maxa były na miejscu. Oprócz paszportu, który zawsze nosił przy sobie. Pobiegła więc zaraz do portu, do knajpy, gdzie spotykał się z facetami, z którymi robił interesy. I faktycznie, przy stoliku na ulicy zobaczyła dwóch z nich. Jak zawsze eleganckich w białych panamach. Mężczyźni na jej widok szybko się podnieśli. I weszli do knajpy. Pobiegła za nimi, ale kelner zastąpił jej drogę i kazał się wynosić. Dziwek nie wpuszczamy, warknął. Nie jestem dziwką, wrzasnęła, ale oczywiście zaraz podjechała patruja i policjanci uważnie zaczęli się im przyglądać. Kelner przyjaźnie pomachał do nich, dając znak, że nic się nie dzieje, a do niej syknął przez zęby. Spieprzaj! Nie wiedziała, dokąd iść. Gdzie szukać Maksa? Jedyni faceci, którzy go znali, uciekli przed nią i nie miała pojęcia dlaczego. Kiedy wróciła do mieszkania, jeszcze raz przeszukała rzeczy i znalazła 200 dolarów. Nic więcej. Żadnego notesu. Spisu telefonów, adresu w Holandii. Nic. Wreszcie pobiegła na policję. Stanęła przed posterunkiem, ale nie potrafiła przejść przez bramę. Strach dusił ją za gardło i nie mogła zrobić kroku. Nagle poczuła mocną dłoń, która ścisnęła jej łokieć. To był facet z portu. Rozejrzał się i poprowadził Eneidę w wąską uliczkę. Nie opierała się, bo miała nadzieję, że dowie się, gdzie jest Maxitu. Mężczyzna wcisnął jej do ręki jakiś pakiecik. Masz i znikaj. Najlepiej wracaj, skąd przyjechałaś. Gdzie jest Max? Nie szukaj go. Nigdzie nie łaś. Z nikim nie gadaj. Masz szczęście, że nikt się do ciebie nie dobrał. Pilnuj swojego dubska i spieprzaj. Ten twój Max to kawał złomasa. Pojmujesz? Bierz kasę i zjeżdżaj, ale już. Co to za pieniądze? Od Maxa? Dał ci je dla mnie? Ja ci je daję na bilet, żebyś się tu nie szwendała. Jedź do domu. Znikaj stąd. W mieszkaniu spędziła jeszcze opłacony tydzień. Potem z płaczem spakowała rzecz. Do matki w Trinidadzie nie chciała wracać. Czarnoskóra Chinka, którą poznała na malekonie, zaprowadziła ją do wielkiego domu na ulicy Sancha. Tam seniora rosa, szefowa Komitetu Obrony Rewolucji, pokazała jej wolny pokój. Mogła go wynająć i udawać kuzynkę z prowincji, która przyjechała zdawać na studia. To wszystko była lipa. Ale rosa nie sprawiała wrażenia, żeby czegokolwiek się obawiała. Choć wiadomo było, że dziewczyna z prowincji nie może od tak sobie zamieszkać w hawanie. Dom przy ulicy Sancha przypominał wysłużony trawler zatopiony w kałuży zużytego oleju. Po sam dach opasywały go kable elektryczne biegnące luźno po niebieskiej fasadzie, wykruszonej przez słone podmuchy od oceanu. Wysokie apartamenty przedzielono betonowymi antresolami, tworząc dodatkowe słabo oświetlone piętra. Wchodziło się tam po schodach, wyłożonych popękanym włoskim marmurem. Na piątym piętrze, w mieszkaniu z przechodnimi pokojami, przebywało wiele osób, które uśmiechały się do Eneidy i otwierały kolejne drzwi. Pokój. Znajdował się tuż za mocno woniejącą kuchnią I musiał być częścią większego pomieszczenia Oddzieloną betonową ścianą z odciskami po szalunku Mieściły się tu zaledwie łóżko, krzesło i stół z odrapanym blatem Ptaki wlatują przez okno i paskudzą na stół Powiedziała Rosa Tutaj wszystko jest poprzedzielane do pokoju kompaniero Wladimira wchodzi się przez wspólny klozet. Jak ktoś tam siedzi, to Wladimir jest uwięziony. Kompaniera Kenia ma kuchnię w sraczu. Może jeść i jednocześnie siedzieć na kiblu. Obieg zamknięty. Każdy tutaj coś tarasuje, przełazi komuś przez sypialnię, blokuje korytarz. I wszyscy trzymają te czarne, hałaśliwe ptaszki Negritus. Przez ścianę słychać awantury o wodę podbieraną z byczek, chrapanie, wrzaski jak się pieprzą. Ale jeśli zamierzasz sprzedawać seks, to musisz być cicho, bo tego nie wolno. Enejda gwałtownie potrząsnęła głową. Nie zamierzała sprzedawać seksu. Rosa uśmiechnęła się niedowierzająco. Chodź. Pokażę ci, gdzie możesz się umyć, powiedziała. Wspólna łazienka na korytarzu z suchymi o tej porze kranami i dziurą w podłodze służącą za odpływ była ciasna i ciemna. Rosa uznała, że na wszelki wypadek poinstruuje wieśniaczkę, jak powinna używać łazienki. Woda przychodzi o dziewiątej, ale nie zawsze jak kran jest suchy. To miską nabierasz wodę z beczki i polewasz ręce, albo co tam chcesz. Pokazała najdzie, jak przejść na balkon do beczek z zapasem wody. Tylko uważaj, nie nabieraj za dużo, bo wszyscy się o to wkurzają. Niczego tak dobrze o sobie nie wiemy, jak to, ile kto zużywa wody. Jesteś głodna? Przed chwilą ugotowałam ryż z czarną fasolą. Zjesz?